Aleksander Sołżenicyn, archipelag Gułag, 1918-1956, próba dochodzenia literackiego, autoryzowany przekład z rosyjskiego Jerzy Pomianowski, Michał Kaniowski, nakładem Nowego Wydawnictwa Polskiego, Warszawa, rok 1990. Czyta Ksawery Jasieński. Ze ściśniętym sercem całe lata powstrzymywałem się od publikacji tej książki, dawno już gotowej. Poczucie odpowiedzialności wobec żywych przeważało nad poczuciem obowiązku wobec umarłych. Ale teraz, kiedy bezpieczeństwo państwowe i tak już dostało ten tekst, nie mam innego wyjścia, jak niezwłocznie go wydrukować. Sołżenicyn. Wrzesień 1973 roku. Poświęcam wszystkim, którym życia nie starczyło, aby o tym opowiedzieć. I niechaj mi wybaczą, że nie wszystko dostrzegłem, nie wszystko sobie przypomniałem, nie wszystkiego się domyśliłem. Od autora. W roku 1949 trafiliśmy z przyjaciółmi na zastanawiającą notatkę w czasopiśmie Akademii Nauk Przyroda. Pisano tam drobną czcionką, że nad rzeką Kołymą w trakcie prac wykopaliskowych została znaleziona podziemna tafla lodu, zamarły prehistoryczny potok, a w niej zamarznięte, kilkadziesiąt tysięcy lat temu, okazy fauny kopalnej. Ryby te, czy może płazy, zachowały się tak dobrze, wydawały się tak świeże, informował uczony korespondent, że obecni przy tym, po rozbiciu lodu, zjedli je zaraz z ochotą. Nielicznych swoich czytelników pismo zapewne wprawiło w niemałe zdziwienie wiadomością o tym, jak długo można rybie mięso trzymać w lodzie. Ale tylko niewielu z nich mogło wniknąć w iście epicki sens ryzykownej notatki. Myśmy zrozumieli od razu. Cała scena zarysowała się nam ostro do najdrobniejszych szczegółów, jak owi obecni z pośpieszną zawziętością rąbali lód, jak mając za nic szlachetne cele ich teologii i roztrącając się łokciami, wyrywali sobie wzajem kęsy tysiącletniego ścierwa, wlekli je do ogniska, aby tam odtajało i aby można było się nim nasycić. Zrozumieliśmy to od razu, ponieważ sami należeliśmy do tych obecnych, do tego jedynego w świecie niezliczonego plemienia zeków, które samo jedno tylko było zdolne zjeść z ochotą płaza. Kołyma zaś była największą i najdalej słynącą wyspą, lutym biegunem tego zadziwiającego kraju Gułag, który wolą geografii rozdarty był na kształt archipelagu, ale psychologia spajała go w kontynent, kraju prawie niewidzialnego, prawie nieuchwytnego dla zmysłów, tego właśnie, który zamieszkiwał lud zeków. Archipelag ten rozrzutem swoich plam pobryzgał i upstrzył kraj, z którego się wynurzył. Wyrżnął się w granice jego miast, zasmużył cieniem jego drogi, a jednak ten i ów w ogóle nie domyślał się jego istnienia. Bardzo wielu coś ledwie słyszało, a wiedzieli wszystko tylko ci, co tam niegdyś byli. Ale milczyli, tak jakby na wyspach archipelagu utracili mowę. Nieoczekiwany zwrot w naszych dziejach sprawił, że ujawniła się jakaś drobna, znikomo mała część prawdy o archipelagu. Ale te same ręce, które nakładały nam kajdany, teraz wystawiają dłonie pojednawczym gestem — nie trzeba, dajcie spokój przeszłości, kto starą złość wspomni, bodaj oko stracił. Ale to porzekadło ma ciąg dalszy, a kto ją zapomni, bodaj obu nie miał. Mijają dziesięciolecia i niepowrotnie zlizują blizny i szramy przeszłości. Niejedna wyspa przez ten czas rozpadła się, rozpłynęła, polarny ocean zapomnienia przetacza się nad nią i kiedyś w wiekach, co nadejdą,
archipelag ten, jego aura i kości jego mieszkańców, wmarznięte w tafle lodu, wydadzą się potomkom resztkami jakiegoś nieprawdopodobnego płaza. Nie ośmielę się pisać tutaj historii archipelagu. Nie udało mi się dotrzeć do dokumentów. Ale czy ktokolwiek zdoła je kiedykolwiek przeczytać? Ci, co to nie mają chęci na wspomnienia, dość już mieli i mieć jeszcze będą czasu, aby zniszczyć je do szczętu. Te lat 11, którym tam spędził, rozumiem nie jako hańbę, nie jako przeklęty sen. Nie, zdążyłem polubić prawie ten pokraczny świat. Teraz zaś na dobitkę stałem się przez szczęśliwy przypadek powiernikiem wielu późniejszych opowiadań i przekazów pisemnych. Może zatem potrafię dowlec do innych choć trochę tych kości i mięsa, zresztą żywego, bo i płas jeszcze dziś jest żywy. Napisanie tej książki przekraczało miarę sił jednego człowieka. Prócz tego, co wyniosłem z archipelagu sam, w oczach i uszach, w pamięci, na własnej skórze, materiał do tej książki dali mi w postaci opowiadań, wspomnień i listów. Tu następuje spis 227 nazwisk. Nie wyrażam im tu mojej prywatnej wdzięczności. To ma być wspólnie przez nas wzniesiony pomnik dla wszystkich zamęczonych i zabitych. W tym spisie chciałbym szczególnie wyróżnić tych, którzy wiele się napracowali, pomagając mi, aby ta rzecz oparta była na bibliograficznych danych wziętych z książek, już dawno usuniętych ze współczesnych bibliotek i zniszczonych tak, że odnalezienie zachowanego jakoś egzemplarza wymagało wielkiej wytrwałości. Jeszcze bardziej zaś tych, którzy pomogli ukryć ten rękopis w trudnych momentach, a później go przepisać. Ale jeszcze nie nadszedł czas, w którym ośmieliłbym się wymienić ich nazwiska. Dawny więzień sołowiecki, Dymitr Piotrowicz Witkowski, miał być redaktorem tej książki. Jednak pół życia, które tam spędził, jego wspomnienia obozowe tak się też nazywają, pół życia, odbiło się na nim w postaci przedwczesnego paraliżu. Już pozbawiony mowy, mógł on przeczytać tylko kilka zakończonych rozdziałów i przekonać się, że o wszystkim będzie powiedziane. A jeśli długo jeszcze nie przetrze się światło wolności w naszym kraju, to i przekazywanie tej książki z rąk do rąk będzie bardzo niebezpieczne. Także również przyszłym czytelnikom powinienem pokłonić się z wdzięcznością w imieniu tamtych, co zginęli. Kiedy zaczynałem pisać tę książkę w 1958 roku, nie znałem jeszcze niczyich wspomnień ani utworów literackich o obozach. W ciągu lat pracy zakończonej w 1967 roku stopniowo poznałem opowiadania kolymskie Warłama Szałamowa i wspomnienia Witkowskiego, Ginzburg, Adamowej, Sliosberg, na które powołuje się w książce, jako na fakty literackie ogólnie znane. Tak też koniec końców będzie. Wbrew swoim zamiarom, wbrew własnej chęci, dostarczyli nieocenionych materiałów do tej książki, dali pojęcie o wielu ważnych faktach, a nawet cyfrach i wreszcie o atmosferze, którą oddychali czekista Sudra Płacis i Krylenko, naczelny oskarżyciel publiczny w ciągu długich lat, jego następca Wyszyński ze swoimi wspólnikami, prawnikami, wśród których nie sposób nie wyróżnić Awerbacha. Materiałów do tej książki dostarczyło także 36 sowieckich pisarzy z Maksymem Gorkim na czele, autorów haniebnej książki o kanale białomorskim, pierwszego w rosyjskiej literaturze dzieła sławiącego pracę niewolniczą. W tej książce nie ma zmyślonych osób ani zmyślonych wydarzeń. Ludzie i miejscowości noszą swoje własne imiona. Jeśli użyte są inicjały, to tylko z prywatnych powodów. Jeśli imion brak zupełnie,
to tylko dlatego, że ludzka pamięć ich nie zachowała. Wszystko zaś właśnie tak było. Część pierwsza. Przemysł więzienny. W okresie dyktatury, otoczeni ze wszech stron wrogami, przejawialiśmy niekiedy zbytnią miękkość, przesadną łagodność. Krylenko, przemówienie na procesie Prompartii. Aresztowanie. Jak trafia człowiek na ten tajemniczy archipelag? O każdej porze dnia lecą tam samoloty, płyną okręty, turkoczą pociągi, ale żaden napis na nich nie wskazuje, dokąd jadą. A kasjerzy na dworcach i pracownicy agencji Softurist i Inturist będą zdumieni, jeżeli poprosicie ich o odpowiedni bilecik. Ani archipelagu w ogólności, ani żadnej z jego niezliczonych wysepek ci ludzie nie znają, nie słyszeli o niczym. Ci, którzy jadą na archipelag, żeby nim rządzić, trafiają tam poprzez uczelnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ci, którzy jadą, żeby archipelagu pilnować, trafiają tam z poboru, przez komendy uzupełnień. Ci zaś, którzy jadą tam umierać, tak jak my, czytelniku, ci trafiają tam wyłącznie i koniecznie poprzez aresztowanie. Czy warto mówić, że to chwila, co łamie całe twoje życie, że to piorun, co z nóg wali, że to wstrząs duchowy nie do pojęcia, z którym nie każdy może się oswoić i często nabawia się pomieszania zmysłów? Wszechświat ma właśnie tyle punktów centralnych, ile w nim żywych istot. Każdy z nas jest osią świata i świat rozpada się na kawałki, gdy człowiek słyszy syknięcie: jesteście aresztowani. Skoro ciebie już aresztowano, to czy w ogóle coś się uchowało w tym trzęsieniu ziemi? Ale nie potrafiąc zaćmionym nagle umysłem pojąć rozmiarów tego przewrotu, zarówno najprzemyślniejsi, jak najbardziej prostoduszni z was nie umieją w tej chwili wycisnąć z całego zapasu swoich doświadczeń nic więcej, jak te oto słowa. Ja? Za co? Pytanie to miliony i miliony razy już było zadawane i nigdy nie doczekało się odpowiedzi. Aresztowanie to nagły i rażący przerzut, przewarstwienie, przeskok z jednego życia do całkiem innego. Po długiej, krętej ulicy naszego życia pędziliśmy szczęśliwie, albo brnęliśmy smutno wzdłuż jakichś płotów ze zgniłych desek, suchej gliny, wzdłuż murów z cegieł, betonu, żelaza. Nie zastanawialiśmy się, co kryje się za nimi. Ani okiem, ani domysłem nie staraliśmy się ich przeniknąć, a tam właśnie zaczynał się kraj Gułag, ręką dotknąć 2 metry stąd. A ponadto nie dostrzegaliśmy w tych płotach niezliczonej ilości szczelnie dopasowanych, dobrze zamaskowanych drzwiczek, furtek. Wszystkie te furtki czekały na nas. I oto szybko otworzyła się jedna z nich, ta fatalna, i 4 białe, męskie dłonie, nie zgrubiałe od pracy, ale chwytliwe, łapią nas za nogę, za rękę, za kołnierz, za czapkę, za ucho, wciągają jak tłumok, a furtka za naszymi plecami, furtka do dawnego życia, zatrzaskuje się na zawsze. To wszystko. Jesteś aresztowany. I niczego innego nie umiesz wymyślić w odpowiedzi, prócz jagnięcego beknięcia. Ja? Za co? Oto czym jest aresztowanie. To blask oślepiający i cios, które sprawiają, że teraźniejszość nagle staje się przeszłością, zaś to, co niemożliwe, zaczyna być pełnoprawną codziennością. I to wszystko. I niczego więcej nie jesteś w stanie pojąć, ani w ciągu pierwszej godziny, ani nawet w trakcie całej pierwszej doby. Jeszcze tylko błyśnie ci w twojej desperacji cyrkowy, papierowy księżyc. To pomyłka, zaraz się połapią. Cała zaś reszta, która składa się teraz na tradycyjny literacki poniekąd obraz aresztowania, zgromadzi się
i ułoży już nie w Twojej zmąconej pamięci, tylko w pamięci Twojej rodziny i sąsiadów. To ostry nocny dzwonek albo szorstkie pukanie do drzwi. To dziarskie postukiwanie niewycieranych butów czujnych agentów operacyjnych. To przestraszony świadek za ich plecami. A po co ten świadek? Ofiary ani o tym pomyślą. Agenci już nie pamiętają, ale przewidziane to jest w instrukcji, więc musi facet całą noc przesiedzieć, a rano dać podpis. Dla wyrwanego z pościeli świadka to też męka. Noc po nocy chodzić i pomagać w areszcie swoich sąsiadów i znajomych. Tradycyjne aresztowanie to jeszcze zbieranie drżącymi rękoma rzeczy dla porywanego, zmiana bielizny, kawałek mydła, coś do jedzenia i nikt jeszcze nic nie wie, co potrzeba, co wolno, jaka odzież najlepsza. Agenci zaś poganiają i przeszkadzają. Niczego nie trzeba, tam go nakarmią, tam ciepło. Wszystko ulgarstwo, a poganiają na postrach. Tradycyjne aresztowanie to jeszcze później, już po zabraniu nieboraka, wielogodzinne gospodarowanie w mieszkaniu szorstkiej, obcej, przemożnej siły. To wyłamywanie, patroszenie, ściąganie i zrywanie ze ścian, wyrzucanie na podłogę z szaf i szuflad, wytrząsanie, rozsypywanie, rwanie i góry rzeczy nagracone na ziemi i chrzęst pod podeszwami. I nic świętego podczas rewizji. Przy aresztowaniu maszynisty kolejowego Inoszyna stała w pokoju trumienka z jego dopiero co zmarłym dzieckiem. Stróże prawa wyrzucili dziecko z trumny. Tam też szukali. Wyrzucają też chorych z pościeli. Zdejmują bandaże. Kiedy w 1937 roku rozgromiony został Instytut doktora Kazakowa, naczynia z lizatami jego wynalazku komisja rozbijała, chociaż dookoła skakali wyleczeni i leczeni jeszcze kalecy ludzie, błagając, żeby nie niszczono cudownego leku. Według wersji oficjalnej lizaty uznane zostały za truciznę. Czemu więc nie zachowano ich jako dowodów rzeczowych? I nic w trakcie rewizji nie może być uznane za głupstwo. U historyka amatora Czetwieruchina zabrano tyle a tyle arkuszy carskich dekretów, a mianowicie dekret o zakończeniu wojny z Napoleonem, o zawarciu świętego przymierza i tekst litanii przeciw cholerze z 1830 roku. U naszego najlepszego znawcy Tybetu, Wostrikowa, skonfiskowano bezcenne, starożytne rękopisy tybetańskie. Uczniowie zmarłego zdołali wydostać je z czeluści KGB dopiero po 30 latach. Przy areszcie orientalisty Newskiego zabrano manuskrypty tanguckie, a po 25 latach za ich odcyfrowanie Newski otrzymał nagrodę leninowską pośmiertnie. Skargera zachrapczono archiwum jenisejskich ostiaków. Zakazano stosowania ułożonego przezeń alfabetu i elementarza i tak już musiał się cały ludek obejść bez piśmiennictwa. W języku inteligentów wszystko to wymagałoby długich jeszcze opisów, a nasz lud tak powiada o rewizji. Tego szukają, co nieschowane. Skonfiskowane rzeczy wywożą, a czasem każą nieść aresztowanemu. I Nina Aleksandrowna Palczyńska musiała nieść na plecach wór z papierami i listami swego niestrudzonego męża, nieżyjącego już wielkiego inżyniera i Rosjanina, im w paszczę, na zawsze, niepowrotnie. A dla tych, co zostają w domu, długa kolej porujnowanych, spustoszonych dni i próby przekazywania paczek. Ale ze wszystkich okienek tylko poszczekiwania. Nie ma w rejestracji, nie ma tu takiego. A jeszcze zanim podejdzie do okienka, trzeba, jak to było w Leningradzie, w złą godzinę przez 5 dni i nocy tłoczyć się w kolejce. I dopiero może za pół roku czy za rok sam aresztant się odezwie. Albo też ci powiedzą, bez prawa korespondencji. A to już prawie na pewno znaczy, że rozstrzelany. Jednym słowem, żyjemy w przeklętych warunkach, w których człowiek może zginąć bez wieści i najbliżsi mu ludzie, żona i matka, całe lata nie wiedzą, co się z nim stało.
prawda to? A może nie? Napisał to zaś Lenin w 1910 roku w nekrologu Babuszkina. Tylko trzeba powiedzieć jasno, Babuszkin wiózł transport broni dla celów powstania. Za to też został rozstrzelany. Wiedział, co ryzykuje. Nie da się tego powiedzieć o nas, nieszczęsnych królikach. Tak wyobrażamy sobie zwykle aresztowanie. I rzeczywiście, nocne aresztowania opisanego tu typu przeprowadza się u nas najchętniej, bo mają one ważne zalety. Wszyscy obecni w mieszkaniu obezwładnieni są przez strach już od pierwszego dzwonka. Przyszły aresztant wyrwany jest z ciepłej pościeli, cały jest jeszcze w mocy półsennego bezwładu. Rozsądek jego jest przyćmiony. Przy nocnym areszcie agenci mają przewagę liczebną, przyjeżdża ich kilku, są uzbrojeni, a mają przeciw sobie pojedynczego człowieka w niedopiętych portkach. Podczas rewizji i przygotowań do drogi na pewno nie zbierze się pod bramą tłum ewentualnych stronników ofiary. Nieśpieszna stopniowość tych wizyt, naprzód w jednym mieszkaniu, potem w drugim, jutro w trzecim i czwartym, daje możliwość racjonalnego wykorzystania kadry operacyjnej i umieszczenia pod kluczem liczby obywateli wielokrotnie większej od całej tej kadry razem wziętej. Jeszcze tę zaletę mają nocne areszty, że ani sąsiednie domy, ani miejskie ulice nie widzą, ilu w ciągu nocy wywieziono. Najbliższych sąsiadów postraszono, a dla dalszych rzecz nie miała miejsca. Jak gdyby nigdy nic. Tą samą asfaltową trasą, którą nocą śmigały karetki więzienne, suki, za dnia kroczy młode pokolenie ze sztandarami i kwiatami, śpiewając pełne pogody pieśni. Ale ci, co łapią, ci, których cała praca polega tylko na przeprowadzeniu aresztów, dla których objawy strachu u aresztowanych są czymś nudnym i dokuczliwym, mają o wiele szersze pojęcie o całej operacji. Mają całą swoją teorię. Nie trzeba naiwnie sądzić, że jej nie ma. Aresztowanie to ważny rozdział w kursie wiedzy więziennej i ma za podstawę pewną solidną teorię społeczną. Istnieje klasyfikacja zatrzymań według rozmaitych cech. Są nocne i dzienne, są domowe, służbowe i drogowe, są pierwiastkowe i powtórne, są indywidualne i grupowe. Aresztowania różnią się od siebie w zależności od stopnia pożądanego zaskoczenia, od stopnia oczekiwanego oporu, ale w dziesiątkach milionów wypadków żaden opór nie był oczekiwany, ani go też nie było. Aresztowania różnią się zależnie od ważności zaplanowanej rewizji, zależnie od konieczności czy jej braku spisywania skonfiskowanych przedmiotów, opieczętowania izby lub całego mieszkania, zależnie od potrzeby uwięzienia również żony, ślad za mężem i oddania dzieci do sierocińca, bądź zesłania całej reszty najbliższej rodziny, albo wreszcie wtrącenia do obozu także dziadków. A jeszcze istnieje osobna rewizjologia. Udało mi się przeczytać broszurę dla adeptów studium zaocznego z Alma Aty. Bardzo tam chwalą tych prawników, którzy przy rewizji nie lenili się i przetrząsnęli 2 tony nawozu, 6 metrów polan, 2 wozy siana, oczyścili ze śniegu całą działkę przyzagrodową, rozebrali kaflowy piec, rozgrzebali gnojówkę, skontrolowali miski klozetowe, spenetrowali psie budy, kurniki, domki dla szpaków, poprzekłuwali materace, zrywali plastry z ran, a nawet wyrywali metalowe zęby, żeby znaleźć w nich mikrodokumenty. Studentom radzi się gorąco, aby zaczynali od rewizji osobistej i nią też sprawę kończyli, bo a nuż rewidowany coś capnął w trakcie. I żeby jeszcze raz odwiedzili to samo mieszkanie, ale o innej porze i powtórzyli rewizję. O nie, nie. Aresztowania są bardzo różnorodne w formie. Irma Mendel, Węgierka, dostała któregoś dnia w biurze Kominternu w 1926 roku 2 bilety do Teatru Wielkiego, do pierwszych rzędów. Śledczy Klegel zalecał się do niej, więc go zaprosiła. Całe przedstawienie minęło im na czułych spojrzeniach, po czym Klegel zawiózł Irmę prosto na Łubiankę.
A jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego pewnego promiennego czerwcowego dnia w 1927 roku na Kuźnieckim moście krągłolicej, rudowłosej i pięknej Annie Skrypnikowej, która dopiero co kupiła sobie materiał na granatową suknię, jakiś młody frant grzecznie pomógł wsiąść do dorożki, a dorożkarz już się połapał i cały się chmurzy. Organy nie zapłacą mu za kurs. To musicie zrozumieć, że nie chodzi o randkę, że to też jest aresztowanie. Za chwilę skręcą na łbiankę i wjadą w czarną czeluść bramy. Jeśli zaś 22 wiosny później komandor podporucznik Borys Burkowski w białym fręczu marynarskim pachnący drogą wodą kolońską będzie kupował w cukierni tort dla pewnej panienki, to nie sądźcie, że tort trafi do rąk tej panny, bo w istocie zaraz zostanie posiekany nożami przy rewizji i w tym stanie wniesiony przez komandora do jego pierwszej celi. Nie, nigdy nie był u nas w pogardzie żaden sposób zatrzymania, ani w biały dzień, ani w podróży, ani wśród tłumu. Idzie to gładko i tu właśnie trzeba się dziwić. Same ofiary w świętej zgodzie z agentami zachowują się jak najtaktowniej, tak żeby pozostali przy życiu nie zwrócili nawet uwagi na zagładę upatrzonego. Nie każdego można aresztować w domu. Po sakramentalnym zapukaniu do drzwi, a jeśli już kto puka, to z administracji, listonosz. Nie każdego można aresztować w miejscu pracy. Jeśli przyszły aresztant jest człowiekiem przebiegłym, to lepiej wziąć go w oderwaniu od jego zwykłego otoczenia, od rodziny, kolegów, stronników, z dala od możliwych schowków. Nie powinien zdążyć niczego zniszczyć, ukryć, przekazać. Ludziom ze szczytu wojskowych czy partyjnych czasem dawano jakieś nowe stanowisko, podstawiano salonkę na dworzec i aresztowano w drodze. Zwykły zaś szary śmiertelnik, ogłuszony masowymi aresztowaniami i już od tygodnia zgnębiony złowróżbnymi spojrzeniami zwierzchników, wzywany bywał nieraz do miejscowej organizacji związkowej, gdzie mu z ciepłym uśmiechem wręczano skierowanie do sanatorium w Soczi. Królik wpadał w rozczulenie. Obawy okazały się bezpodstawne. Wyraża więc wdzięczność. W triumfie wraca do domu, żeby spakować walizkę. Do pociągu wszystkiego 2 godziny. Łaje więc żonę za opieszałość. Jest nareszcie na dworcu. Ma jeszcze trochę czasu. W poczekalni albo przy kiosku z piwem kłania mu się jakiś przemiły młody człowiek. — Nie poznajecie mnie, Piotrze Iwanyczu? Piotr Iwanycz ma chwilę wahania. — Chyba nie, chociaż... Młodzian tryska braterską sympatią. — Ależ jak to? Ja wam zaraz przypomnę. I z szacunkiem kłania się żonie Piotra Iwanycza. — Proszę wybaczyć, my z małżonkiem tylko na minutkę. Żona nie ma nic przeciwko temu. Nieznajomy zaś, trzymając Piotra Iwanycza konfidencjonalnie za łokieć, uprowadza go na zawsze albo na 10 lat. A dworzec wiruje dookoła i niczego nie widzi. Obywatele podróżni, nie zapominajcie, że na każdym większym dworcu jest posterunek GPU i kilka więziennych cel. Natarczywość tych rzekomych znajomków jest tak zaczepna, że człowiek pozbawiony obozowej, wilczej wprawy jakoś nie potrafi się opędzić. Nie myśl, że będąc nawet pracownikiem amerykańskiej ambasady, nazwiskiem, dajmy na to, Aleksander Dolgan, nie zostaniesz aresztowany w biały dzień na ulicy Gorkiego obok centralnego telegrafu. Nieznajomy twój przyjaciel rzuci się w twoją stronę, przepychając się przez tłum, szeroko otwierając zaborcze ramiona. — Sasza! — krzyknie, z niczym się nie kryjąc. — Stary byku! Ileż to lat, ile zim! A chodźmyż na bok, żeby ludziom nie włazić w paradę. A na boku, przy samym chodniku, już zatrzymuje się auto. Minie kilka dni i TASS z gniewem stwierdzi we wszystkich gazetach, że koła zbliżone nic nie wiedzą o zniknięciu Aleksandra Dolgana. A co to za sztuka? Nasi małojcy łapali w ten sposób ludzi w Brukseli. Tak schwytano Żorę Blednowa. A cóż dopiero w Moskwie. Trzeba jednak wyrazić organom zasłużone uznanie.
Podczas gdy dziś przemówienia i sztuki teatralne wydają się, podobnie jak konfekcja damska, dziełem jednej sztancy, rodzaje aresztowań cieszą swoją rozmaitością. Odprowadzają cię na bok w fabrycznej portierni, gdzie dopiero co pokazałeś przepustkę i już jesteś złapany. Biorą cię ze szpitala wojskowego z temperaturą 39 stopni, Hans Bernstein, i lekarz nie sprzeciwia się temu, a spróbowałby się sprzeciwić. Biorą cię wprost ze stołu operacyjnego, po operacji rany żołądka, Worobiew, inspektor okręgowego Wydziału Oświaty w roku 1936. I ledwie żywego, okrwawionego pakują do celi, wspomnienia Karpunicza. Starasz się, Nadia Lewicka, o widzenie ze skazaną już matką, dają ci je, a okazuje się, że to konfrontacja i aresztowanie. Zapraszają cię w sklepie gastronom do działu zamówień i tam cię aresztują. Zostajesz aresztowany przez wagabundę, który na wszystkie świętości zaklinał się, żebyś mu pozwolił przenocować pod twoim dachem. Zostajesz aresztowany przez montera, który przyszedł sprawdzić licznik. Aresztuje cię rowerzysta, który potrącił cię na ulicy. Konduktor w pociągu, kierowca taksówki, rachmistrz kasy oszczędności i bileter w kinie. Każdy z nich cię aresztuje i dopiero po niewczasie możesz sobie obejrzeć głęboko schowaną legitymację koloru bordo. Czasem aresztowanie wydaje się jakąś grą. Tyle zainwestowano w niezbędnej pomysłowości i sytej energii, a przecież ofiara i tak by nie stawiała oporu. Czy agenci operacyjni chcą w ten sposób uzasadnić potrzebę swoich funkcji i swojej liczebności? Jak się zdaje, wystarczyłoby rozesłać wszystkim upatrzonym króliczkom po wezwaniu, a już one same o wyznaczonej godzinie, co do minuty, pokornie staną z tłumoczkiem pod czarną bramą Urzędu Bezpieczeństwa, aby zająć swoją część powierzchni mieszkalnej we wskazanej celi. Zresztą kołchoźników tak właśnie bierze się pod klucz. Czy to warto jechać nocą i szukać jakiejś chaty po bezdrożach? Wzywa się jednego z drugim do rady gromadzkiej i tam go się już zabiera jak swojego. Czarnoroboczych wzywa się do fabrycznego kantoru. Rzecz jasna, każda maszyna ma swoją zdolność przepustową. Nie przełknie więcej niż potrafi. W trakcie pękających w szwach od nadmiaru lat 1945-46, kiedy ciągnęły jeden za drugim kolejowe eszelony het z Europy i trzeba było je wszystkie naraz pochłonąć i wyprawić do gułagu, nie było już miejsca na tę luksusową grę. Sama teoria porządnie wyleniała, powyłaziły rytualne piórka i uwięzienie dziesiątków tysięcy wyglądało jak mizerny apel. Stoją sobie ich moście ze spisami, z jednego pociągu wywołują, pakują do drugiego i to wszystko. W ciągu kilku dziesięcioleci aresztowania polityczne miały u nas tę osobliwą cechę, że podlegały im osoby, które nie popełniły żadnej winy i właśnie dlatego nie myślące o żadnym oporze. Wytworzyło się powszechne poczucie osaczenia, szerzyło się przekonanie w warunkach systemu paszportów i meldunków, dosyć słuszne zresztą, że przed GPU, NKWD nie sposób uciec. I nawet kiedy epidemie aresztowań dochodziły do zenitu, kiedy ludzie idąc do pracy co dzień żegnali się z rodziną, bo nie byli nigdy pewni, czy wrócą wieczorem, nawet wtedy prawie nie próbowali uciekać. W rzadkich tylko wypadkach wybierali samobójstwo. O to właśnie chodziło. Bezrogi baran wilkowi najmilszy. Powodem tego było też niezrozumienie mechanizmu epidemii. Organy nie miały zwykle ściślejszych kryteriów wyboru, kogo aresztować, kogo oszczędzić. Chodziło tylko o wykonanie planu ilościowego. Wykonać go można było w zawczasu przewidzianym trybie. Można też było korzystać z zupełnego przypadku. W 1937 roku do kancelarii NKWD w Nowoczerkasku przyszła jakaś kobieta z pytaniem, co zrobić z nienakarmionym niemowlęciem, dzieckiem jej aresztowanej sąsiadki. Poczekajcie tu, obywatelko, powiedziano jej. Zaraz wyjaśnimy. Po 2 godzinach czekania zabrano ją z kancelarii do celi.
trzeba było osiągnąć zaplanowaną cyfrę. Nie starczało już agentów na rozjazdy po mieście, a ta się sama zgłasza. I odwrotnie. Po Andrzeja Pawło, Łotysza mieszkającego pod Orszą, przyszło NKWD. Pawło nie otworzył, wyskoczył przez okno, udało mu się uciec i pojechał prosto na Syberię. I chociaż mieszkał tam pod własnym nazwiskiem, a z dokumentów wynikało jasno, że meldowany jest w Orszy, jednak nigdy nie siedział, nigdy nie był wzywany przez organy, nigdy nie padło nań podejrzenie. Istnieją przecież trzy zakresy ścigania – ogólnopaństwowy, republikański i okręgowy. Prawie połowa aresztowanych w trakcie epidemii nie doczekałaby się rozesłania listów gończych dalej niż do granic okręgu. Człowiek włączony do planu z przyczyn przypadkowych, na przykład w wyniku sąsiedzkiego donosu, łatwo mógł być zastąpiony przez kogoś innego. Jak Andrzej Pawło, tak samo inni, którzy przypadkiem natrafili na oblawę albo na kocioł w czyimś mieszkaniu, a mieli dość odwagi, by zaraz uciec, jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem, nigdy nie byli ścigani ani pociągani do odpowiedzialności. Kto zaś czekał sprawiedliwości, nie ruszając się z miejsca, ten dostawał wyrok. I prawie wszyscy, przytłaczająca większość, tak się właśnie zachowywali. Małodusznie, bezradnie, jak skazańcy. Z drugiej strony jest prawdą, że NKWD pod nieobecność poszukiwanego dawało jego bliskim zakaz wyjazdu. Nic nie kosztowało, rzecz jasna, zaliczyć sobie obecnych w zamian tego, co uciekł. Powszechny brak winy rodzi powszechną bezczynność. A może cię wcale nie wezmą, może jakoś cię to ominie. A. J. Ładyżyński był wychowawcą klasy w szkole w prowincjonalnym miasteczku koło Griff. W 1937 roku podszedł do niego na rynku jakiś chłop i przekazał mu czyjeś słowa takiej treści: Aleksandrze Iwanowiczu, wyjedź stąd, jesteś na liście. Ale Ładyżyński został. Przecież cała szkoła na mnie się trzyma i ich własne dzieci u mnie się uczą. Przecież nie mogą mnie aresztować. Po kilku dniach już był za kratą. Nie każdemu jest dane, jak Wani Lewickiemu, rozumieć już w wieku lat 14, że każdy uczciwy człowiek powinien pójść w końcu do więzienia. Teraz siedzi tatuś, a jak dorosnę, to mnie też wsadzą. Wsadzili go, gdy miał 23 lata. Większość gnuśnieje, wpatrzona w iskierkę nadziei. Skoro jesteś niewinny, to za co mogą cię w ogóle wsadzić? To byłaby omyłka. Już cię wloką za kołnierz, a ty wciąż sam się zaklinasz. To omyłka, na pewno się zorientują i wypuszczą mnie. Innych wsadzają w masie, to też zdaje się nie mieć sensu, ale i tu u każdego oddzielnie jest miejsce na podejrzenia, a może tamten właśnie trafił nie z przypadku, bo ty to już bezwzględnie jesteś bez winy. Wciąż jeszcze uważasz organy za instytucję podporządkowaną ludzkiej logice. Jak się zorientują, to wypuszczą. Po co więc próbować ucieczki? Na co więc opór? Przecież pogorszysz tym tylko swoją sytuację. Sam im nie pozwolisz pojąć ich własnej omyłki. Co tam opór? Nawet ze schodów zbiegasz na paluszkach, bo tak ci kazano, żeby sąsiedzi nie słyszeli. Jak to potem w obozie człowieka piekło. A co, gdyby każdy agent, idąc nocą łapać ludzi, nie był pewien, czy wróci żywy i musiał zawsze żegnać się z rodziną? Gdyby podczas masowych obław, na przykład w Leningradzie, kiedy za kraty szło ćwierć miasta, ludzie nie siedzieli po swoich norach, mdlejąc z lęku przy każdym trzaśnięciu bramy, przy każdym kroku na schodach. Gdyby zrozumieli, że teraz nie mają już nic więcej do stracenia i zabrali się żwawo do urządzania w sieniach swoich domów zasadzek z siekierami, młotkami, pogrzebaczami, z czym popadło. Wiadomo przecież, że te nocne gacki nie przychodzą w dobrych zamiarach, więc nie omyli się człowiek, dając w łeb zbójowi. Albo taka suka z samotnym szoferem, co już czeka na ulicy. Odstawić by ją jak najdalej, albo przebić gumy. I wreszcie, czemu tu się właściwie sprzeciwiać? Że zabrano ci pasek, albo że kazano stanąć w kącie?
albo że musisz wyjść za próg swojego domu? Aresztowanie składa się z drobnych wypadeczków, z rozlicznych drobnostek. Żadna z nich nie jest jakby warta sporu, a nadto myśli aresztowanego krążą dookoła wielkiego problemu. Za co? A dopiero wszystkie te drobnostki razem składają się nieubłaganie na proces aresztowania. Zresztą, bo to mało się dzieje w duszy świeżego aresztanta, już to jedno warte jest całej księgi. Mogą tam być uczucia, których nigdy byśmy się nie domyślili. Kiedy w 1921 roku aresztowano 19-letnią Eugenię Dojarenko i trzech młodych czekistów grzebało w jej pościeli i w komodzie z bielizną, dziewczyna zachowywała się spokojnie. Nic tam nie ma, niczego więc nie znajdą. I nagle wzięli w ręce jej intymny pamiętnik, którego nawet matce nie mogłaby pokazać. Otóż czytanie jej zwierzeń przez obcych, wrogo nastawionych chłopaków, boleśniej ją zraniło niż cała łubianka z jej kratami i lochami. I u wielu innych ludzi te prywatne uczucia i skłonności, którym aresztowanie zadaje cios, mogą okazać się silniejsze niż lęk przed więzieniem albo względy polityczne. Człowiek nieprzygotowany wewnętrznie na gwałt zawsze jest słabszy od gwałciciela. Nieliczni tylko mają tyle rozumu i śmiałości, aby zorientować się z punktu. Dyrektor Instytutu Geologicznego Akademii Nauk, Grigoriew, gdy przyszli po niego w 1948 roku, zabarykadował się i 2 godziny palił papiery. Czasami aresztowany czuje przede wszystkim ulgę i nawet radość, ale to zdarzało się głównie w okresie epidemii aresztowań. Kiedy naokół zabierają jednego po drugim, takich jak ty, a ciebie omijają, wciąż jakoś zwlekają, przecież to wyczerpuje, to dręczy człowieka. I nie tylko wątłego duchem, gorzej od wszelkiego więzienia. Organy rychło nie doliczyłyby się kupy agentów i środków transportu i wbrew najlepszym chęciom Stalina, przeklęta maszyna musiałaby się zatrzymać. Zasłużyliśmy sobie po prostu na wszystko, co później nastąpiło. Wasylij Własow, nieustraszony komunista, którego tu nieraz jeszcze wymienimy, odmówił ucieczki, jaką mu proponowali jego bezpartyjni pomocnicy, a zadręczał się tym, że wyaresztowano już całe kierownictwo kadyjskiego powiatu w 1937 roku. On zaś wciąż jeszcze był wolny, wciąż wolny. Mógł wytrzymać tylko cios frontalny. Cios nastąpił i Własow zaraz się uspokoił, a przez kilka pierwszych dni w więzieniu czuł się doskonale. Duchowny ojciec Irak z Boczarów w 1934 roku wyjechał do Alma-Aty, żeby tam nieść pociechę zesłanym wiernym. W tym czasie agenci trzykrotnie nachodzili jego mieszkanie w Moskwie z nakazem aresztowania. Kiedy wrócił, parafianki czekały już na dworcu z ostrzeżeniem. 8 lat przerzucali go wierni z jednej kryjówki do drugiej. To koczowanie tak zadręczyło popa, że kiedy go nareszcie w 1942 roku aresztowano, zaczął z radości głośno chwalić Pana. W tym rozdziale wciąż mówimy o podstawowej masie, o królikach, nie wiadomo za co wsadzanych za kraty. Ale w tej książce będziemy musieli jeszcze poruszyć sprawy tych, którzy także w naszym ustroju mogli być uznani za politycznych. Wiera Rybakowa, studentka, socjaldemokratka, marzyła na wolności o więzieniu izolacyjnym w Suzdalu. Jedynie tam mogła liczyć na spotkanie ze starszymi towarzyszami. Nikogo już nie było na swobodzie i lepsze ugruntowanie swojego światopoglądu. Eserka Katarzyna Olickaja w 1924 roku uważała się nawet za niegodną siedzenia w więzieniu. Przeszli przez nie przecież najlepsi ludzie Rosji. Ona zaś była jeszcze młoda i nic jeszcze dla Rosji nie zdążyła zrobić. Ale wolność też już jej nie wabiła. Tak też obie one poszły do więzienia z dumą i radością. A gdzie opór? Czemu żeście się nie opierali? Robią teraz wyrzuty ofiarom ci, których zostawiono w spokoju. A tak, sprzeciw powinien był zacząć się od razu.
od samego aresztowania, ale się nie zaczął. I oto już cię prowadzą. Jeśli to dzień, to nadchodzi teraz nieuchronnie ta krótka, niepowtarzalna chwila, kiedy bez ostentacji, z twoją tchórzliwą zgodą, albo ostentacyjnie, z pistoletami w ręku, prowadzą cię przez tłum między setkami takich samych niewinnych i osaczonych. Ust nikt ci nie zamknął. I teraz powinieneś był krzyczeć, że jesteś aresztowany, że poprzebierane łotry wyłapują ludzi, że łapią ich na podstawie kłamliwych donosów, że trwa głuche polowanie na miliony obywateli. I słysząc takie krzyki wiele razy dziennie i we wszystkich dzielnicach miasta, może by twoi współobywatele nastawili uszu, może aresztowanie przestałoby być taką łatwą robotą. W 1927 roku, kiedy potulność jeszcze nie tak bardzo rozmiękczyła nasze mózgi, na placu Sierpuchowskim w biały dzień dwóch czekistów próbowało zaaresztować kobietę. Kobieta uczepiła się słupa latarni, zaczęła krzyczeć. Nie chciała ustąpić, zebrał się tłum. Trzeba było takiej kobiety, ale też trzeba było takiego tłumu. Nie wszyscy przechodni odwracali oczy, nie wszyscy woleli przemknąć się cichcem. Dziarscy chłopcy od razu stracili rezon, bo nie potrafią pracować przy ludziach. Wsiedli do auta i ulotnili się. A kobieta powinna była od razu wsiąść w pociąg i wyjechać, ale wolała przenocować w domu, więc w nocy odwieziono ją na Łubiankę. Ale z twojego zaschniętego gardła nie wyrywa się żaden krzyk, a przechodzący obok tłum bierze i ciebie, i twoich oprawców za grupę przyjaciół na przechadzce. Ja sam nieraz miałem okazję do krzyku. 11 dnia po aresztowaniu trzej agenci Smiersza, zajęci trzema walizami trofeów bardziej niż mną, po długiej podróży już na mnie polegali, przywieźli mnie do Moskwy na dworzec białoruski. Nazywało się to speckonwoj, ale w istocie automaty przeszkadzały im tylko w dźwiganiu bardzo ciężkich kufrów. Był to łup nagrabiony w Niemczech przez nich samych i przez ich naczelników z kontrwywiadu Smiersz II frontu białoruskiego. Konwojowanie mojej osoby dało im pretekst do przekazania łupów rodzinom w głębi ojczystego kraju. Czwartą walizkę dźwigałem sam, bez żadnej ochoty. Były w niej moje dzienniki i utwory, dowody rzeczowe w mojej sprawie. Nikt z tej trójki nie znał miasta. Moim zadaniem więc był wybór najkrótszej drogi do więzienia. Ja sam miałem zaprowadzić ich na Łubiankę, gdzie dotąd nigdy nie byli. Myliłem ją zresztą z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Po dobie spędzonej w kontrwywiadzie mojej armii, po trzech dobach w kontrwywiadzie frontu, gdzie współwięźniowie już mnie oświecili, co do oszustw i pułapek śledztwa, gruźb, bicia, co do tego, że kogo zamkną, tego już nigdy nie wypuszczą, co do nieuchronnego przydziału dychy, cudem wyrwałem się na świat Boży i oto już 4 dni rozjeżdżam jak wolny i otoczony wolnymi, chociaż grzbiet mój leżał już na zgniłej słomie obok kubla, chociaż oczy moje widziały już sponiewieranych i pozbawionych snu. Uszy słyszały już słowa prawdy. Usta kosztowały już więziennej bryi. Czemu więc milczę? Czemu nie powiem wszystkiego oszukanym ludziom w ostatniej mojej chwili, gdy jeszcze mogę otwarcie z nimi gadać? Milczałem w polskim mieście Brodnicy, ale tam może nikt nie rozumie po rosyjsku. Nie krzyczałem ani razu na ulicach Białegostoku, ale może to wszystko Polaków nie obchodzi. Ani słowa nie wymówiłem na stacji Wolkowysk, ale ludzi tam było przymało. Jak gdyby nigdy nic, maszerowałem z tymi rozbójnikami po peronach Mińska, ale dworzec tam był jeszcze rozbity. A teraz prowadzę za sobą agentów Smiersza do krytego białą kopułą górnego okrągłego westybulu stacji Białoruska-Średnicowa moskiewskiego metra. Stacja zalana jest elektrycznym blaskiem i z dołu w górę płyną ku nam dwoma równoległymi ciągami ruchomych schodów dwa gęste rzędy mieszkańców Moskwy. Wydaje się, że wszyscy oni patrzą na mnie. Nieskończonym łańcuchem stamtąd, z głębi nieświadomości pną się,
pną się aż pod lśniącą kopułę, tu do mnie, po jedno chociaż słowo prawdy. Czemuż to więc milczę? A każdy ma zawsze dobry tuzin gładkich powodów, żeby się nie poświęcać i uważać, że to słuszne. Ludzie mają jeszcze nadzieję, że wszystko jakoś się ułoży i boją się swoim krzykiem pogorszyć sprawę. Przecież z tamtego innego świata nie dochodzą do nas wieści. Nie wiemy więc, że od chwili aresztowania nasz los jest przesądzony w najgorszy z możliwych sposobów i że pogorszyć go prawie nie można. Inni jeszcze nie dojrzeli do tych pojęć, które układają się w krzyk wśród tłumu. Przecież tylko rewolucjonista ma swoje hasła zawsze na wargach. Same rwą mu się z ust. A skąd ma je wziąć potulny, trzymający się na uboczu zjadacz chleba? On nie wie po prostu, co ma krzyczeć. Jest wreszcie rodzaj ludzi, których pierś zbyt jest pełna, których oczy zbyt wiele widziały, aby można było dać upust temu jezioru w kilku bezładnych okrzykach. A ja? Ja milczę z jeszcze jednego powodu. Bo tych ludzi wjeżdżających po stopniach dwóch wyciągów wciąż mi jeszcze za mało. Za mało. Tu mój lament usłyszą 200. Dwa razy po 200 ludzi, a co z 200 milionów? Roi mi się mgliście, że kiedyś jeszcze coś krzyknę tym całym 200 milionom. A tymczasem wyciąg nieubłaganie niesie mnie w dół, do piekieł, mnie, człowieka, który nie otworzył ust. Milczę jeszcze, gdy idziemy przez Ochotny Riad. Ani krzyknę koło metropolu. Nie poderwę rąk na Golgocie Placu Łubiańskiego. Moje aresztowanie miało charakter chyba najlżejszy z możliwych. Nie wyrwało mnie ono spośród bliskich, nie oderwało od miłego sercu życia domowego. Był herlawy zachodni luty, kiedy areszt zagarnął mnie z wąskiej mierzei nad Bałtykiem, gdzie nasi oblegali Niemców, a może Niemcy naszych, i pozbawił tylko znajomego dywizjonu oraz obrazu 3 miesięcy wojny. Dowódca brygady wezwał mnie na punkt dowodzenia, poprosił ni stąd, ni zowąd o pistolet. Oddałem mu go, nie podejrzewając żadnego podstępu. Nagle spośród oficerskiej świty stojącej w napiętym bezruchu w kącie wybiegło 2 z kontrwywiadu, kilkoma susami przemierzyło izbę i czworgiem rąk, naraz sięgnąwszy do gwiazdki na czapce, do epoletów, do pasa i do torby polowej, zakrzyczało: jesteście aresztowani! Palący sztych przebił mnie od ciemienia do pięt i nie znalazłem mądrzejszej odpowiedzi jak: ja? Za co? Chociaż to pytanie pozostaje zawsze bez odpowiedzi, rzecz niesłychana, dostałem ją. Warto o tym wspomnieć, bo to zbyt już niepodobne do naszych obyczajów. Kiedy ci ze Smiersza przestali mnie obmacywać, gdy zabrali mi razem z torbą moje pisemne wynurzenia polityczne i zafrasowani, że szyby drżą od niemieckiej kanonady, już mnie popychali z przynagleniem do drzwi, nagle rozległ się twardy głos zwrócony do mnie. Tak, przez tę głuchą bruzdę wyrytą między tymi, co zostali, a mną, wyciosaną ciężarem słowa aresztowany, przez tę dźwiękoszczelną zonę, dzielącą zadrzumionych od reszty świata, przebiły się nieprawdopodobne słowa kombryga. Sołżenicyn, wróćcie tu. Zrobiłem w tył zwrot na miejscu. Wyrwałem się z rąk agentów i już stałem przed kombrygiem. Znałem go mało. Nigdy nie zniżył się do zwykłej rozmowy ze mną. Wyraz jego twarzy kojarzył mi się zawsze z rozkazem, zleceniem, gniewem. Ale teraz ta pełna skupienia twarz rozjaśniła się. Czy wstydem za swój wymuszony udział w brudnej sprawie, czy porywem, aby wznieść się ponad wieczną rutynę żałosnego posłuchu? Przed 10 dniami z worka, gdzie został jego dywizjon artyleryjski, 12 ciężkich dział, wyprowadziłem w stanie prawie nienaruszonym moją baterię zwiadu. I oto teraz on miałby mnie się wyrzec przez jakiś świstek papieru z pieczątką? Czy macie, zapytał z naciskiem, przyjaciela na pierwszym froncie ukraińskim? Nie wolno! Nie macie prawa! Krzyknęli na pułkownika
kapitan i major kontrwywiadu. Sztabowa świta w kącie skuliła się z przestrachu, jakby bojąc się podzielić ciężar niesłychanej nieostrożności kombryga. A panowie z politwydziału, szykując się już do zestawienia materiału na temat dowódcy. Ale ja już domyśliłem się, ile trzeba. Zrozumiałem od razu, że aresztowany jestem za korespondencję z moim szkolnym kolegą i wiedziałem, skąd mi grozi niebezpieczeństwo. A gdyby Zachar Grigoriewicz Trawkin na tym poprzestał? Ale skąd? Coraz bardziej prostując się wewnętrznie, coraz czystszy we własnych oczach wstał zza biurka, w tamtym poprzednim życiu nigdy nie wstawał na mój widok, wyciągnął do mnie rękę ponad zoną zarazy, póki byłem wolny, nigdy mi jej nie podawał, i nie puszczając mojej dłoni, podczas gdy świta nie miała ze zgrozy, z nagłym cieplem w surowej zwykle twarzy powiedział, nieulękły, dzieląc słowa: życzę wam szczęścia, kapitanie. Nie byłem już kapitanem, lecz zdemaskowanym wrogiem ludu. Każdy bowiem aresztowany jest u nas już w chwili ujęcia całkowicie zdemaskowany. A więc życzył szczęścia wrogowi. Dygotały szyby. Niemieckie pociski szarpały ziemię 200 metrów od nas, przypominając tym, że coś podobnego nie mogło się zdarzyć tam w głębi kraju pod pokrywą uregulowanego bytowania, że to możliwe tylko w zasięgu bliskiej i równającej wszystkich śmierci. Zadziwiające. Można jednak być człowiekiem. Trawkin wcale nie poniósł szwanku. Niedawno doszło pomiędzy nami do serdecznego spotkania. Zawarliśmy wreszcie znajomość. Jest generałem w stanie spoczynku i rewidentem Związku Łowieckiego. Nie jest to księga moich prywatnych wspomnień, dlatego nie będę opowiadał o bardzo zabawnych szczegółach mojego zupełnie nietypowego aresztowania. Tej nocy agenci Smiersza wpadli w desperację po daremnych próbach znalezienia kierunku na mapie. Nigdy zresztą tej sztuki nie znali i grzecznie mi ją wręczyli, prosząc o wskazanie szoferowi drogi do kontrwywiadu armii. Dowiozłem ich i siebie do tego więzienia i w nagrodę natychmiast zostałem wsadzony nie do celi, tylko do karceru. Tej rupieciarni niemieckiego chłopskiego obejścia, która pełniła obowiązki karceru, pominąć jednak nie można. Miała ona długość ludzkiego ciała, szerokość zaś taką, że trojgu już było ciasno. Czwarty ledwo się mieścił. Ja byłem właśnie czwartym. Wepchnięto mnie tam po północy. Trzej śpiący na ziemi skrzywili się na mój widok, wyrwani ze snu przez światło naftowej lampy, ale się posunęli, pozwalając mi przylgnąć na boku i stopniowo siłą ciężkości wciskać się między nich. Tak więc na starej słomie leżały teraz cztery pary długich butów podeszwami ku drzwiom i cztery wojskowe płaszcze. Tamci spali, a mnie zżerała gorączka. Im zarozumialszym byłem kapitanem jeszcze parę godzin temu, tym ciaśniej mi było gnieść się na dnie tej komórki. Raz czy drugi chłopcy budzili się, bo człowiek drętwiał, i obracaliśmy się równocześnie na drugi bok. Rankiem pobudzili się, ziewnęli, postękali, podciągnęli nogi, siedli po kątach i zaczęło się zawieranie znajomości. A ty za co? Ale mglisty wietrzyk podejrzliwości już mnie musnął w trującym cieniu Smiersza, więc odparłem z całą prostotą. Nie mam pojęcia. Albo to coś powiedzą, gady. Jednak moi współwięźniowie, czołgiści, w ciasnych, miękkich hełmach nic nie ukrywali. Były to trzy rzetelne, niezawiłe żołnierskie serca. Rodzaj ludzi, do których przywiązałem się podczas wojny, będąc od nich człowiekiem i bardziej skomplikowanym, i gorszym. Wszyscy trzej byli oficerami. Epolety im też zerwano z tą samą wściekłością. Tu i tam sterczało jeszcze niciane mięso. Jasne plamy na zielonych bluzach to były znaki po zdartych orderach, ciemne i czerwone plamy na twarzy i rękach, pamiątki po ranach i oparzeniach. Ich dywizjon nieszczęściem przybył na remont tu właśnie do tej samej wsi, gdzie stacjonował kontrwywiad Smiersz 48. Armii. Ochłonąwszy po bitwie, która odbyła się onegdaj, popili sobie wczoraj
i za oplotkami wsi wtargnęli do łaźni, gdzie jak spostrzegli, poszły się kąpać dwie żwawe dziewuchy. Nie bardzo trzymali się na nogach, więc dziewuchy zdołały uciec, choć półgołe. Ale okazało się, że jedna z tych dziewuch jest niebyle